Zacznijmy może od tego, jak zawodnicy czują się we Włocławku. Powiem szczerze, widzimy ich na co dzień, uśmiechnięte miny. Jak z pana punktu widzenia? Mam nadzieję, że się czują świetnie ugoszczeni, bo sam jestem pilotem i bardziej potrafię organizować zawody od strony takiej pilotażowej niż od strony goszczenia oficjeli. I tak jak oficjele czasami troszkę kręcą nosem, bo ich jakby wymagań nie do końca potrafię rozpoznać, tak myślę, że piloci są bardzo dobrze przyjmowani przez mieszkańców, samo rozpoczęcie w centrum miasta, potem mały bankiecik związany z otwarciem. Myślę, że konkurencje też są wykładane, chociaż nawet jak dla mnie, dla doświadczonego pilota są strasznie skomplikowane, ale wszyscy już w tej chwili latamy na laptopach i bardziej laptop za nas myśli niż nasz ptasi instynkt nam podpowiada, co powinniśmy robić. No niemniej jednak kolejny start, wszyscy w powietrzu, mam nadzieję, że wygra najlepszy i że to będzie Polak. Ja często w wywiadach powtarzam, że tutaj nie chodzi o to, żeby polecieć jak najwyżej, ani jak najdalej, bo tak wszyscy myślą. A druga taka sentencja związana z balonami to, że ten sport jest lżejszy od powietrza tylko z nazwy. No bo lata dzięki wyporności, dzięki temu, że jest lżejszy od powietrza, to nieprawda, trzeba się dużo nadźwigać. Niemniej jednak to jest latanie precyzyjne. Trzeba znaleźć się w określonym czasie, na określonej wysokości i w określonym miejscu. Tam markować cel za pomocą tracklogera, który każdy pilot ma na pokładzie swojego balonu, swojego statku powietrznego. Albo konkurencje takie bardziej tradycyjne. Najczęściej jest to wykładany spód na biały krzyż. Piloci poza tracklogerami mają już również na pokładach swoich balonów markery. To są takie wstążki zakończone obciążnikiem z piaskiem, które albo metodą grawitacyjną, albo metodą wolnego rzutu starają się dorzucić jak najbliżej obszaru pomiarowego, który najczęściej ma średnicę 100 metrów. I wtedy ten wynik jest w ten sposób kalkulowany. Tylko dodam, że dlatego te balony, jak w tej chwili Państwo widzicie, niektóre są wyżej, niektóre niżej, ponieważ na różnych wysokościach wiatry wieją z różnymi kątami. I piloci, wykorzystując te zmienne kierunki wiatru, starają się dolecieć do celów, które albo sobie sami określili wcześniej, markując te cele w tym urządzeniu, o którym wcześniej wspomniałem, czyli w tracklogerze, albo wykorzystując te zmienne kierunki wiatru, starają się dolecieć do celów, które włożyła komisja sędziowska. Ten marker, którym wspomniałem, nie daje możliwości jakiegoś dalekiego rzutu. To jest rząd kilkunastu metrów może, także to i tak jest dużo ważniejsze, nie siła i umiejętności rzucającego, ale dużo ważniejsze są umiejętności, które wcześniej pilot prezentował na niebie, czyli wykorzystywanie zmiennych warunków wiatru na różnych wysokościach. Obserwujemy, jak balony dolatują do celu. Na czym na co dzień polega wasza praca? Bo to jest trochę niezrozumiałe. Wiadomo, ci ludzie latają, tak? A wy? Akurat ja mam taką... moim zadaniem jest puszczanie sondy meteorologicznej, która mierzy kierunki wiatru na różnych wysokościach, ponieważ wiatry różnie wieją na różnych wysokościach. A to są duże różnice? No nie, czasem nawet 180 stopni może być różnica. Czyli jeśli ja wznosiłbym się w tej chwili pionowo do góry, to okazałoby się, że targałoby mną, tak? Jeśli dobrze rozumiem. Czy po prostu na różnych wysokościach wieją różne wiatry, czasem odkręca w lewo, czasem w prawo, no to wszystko... Czyli balonem można do Berlina też dodać? Oczywiście, jeśli będzie wiało w stronę Berlina, to na pewno. No i wcześniej zmierzyliśmy 194. Mamy jeszcze raz rzucić? Rzucimy jeszcze raz. My w tym momencie pojechaliśmy tutaj na cel. Tam powiedzmy koledzy u góry, pilot powiedział, żeby podjechać i zmierzyć kierunek wiatru, na którym wieje. Żeby jak na przykład schodzili na miejsce gdzieś z któregoś kierunku, to nachodzili na odpowiedni kierunek i wtedy mogli dokładnie nad krzyżem przelecieć. Stajemy tak... No, żeby jeszcze dojechać na miejsce, to powiedzmy, że briefing mamy o 5:30. No i to więc stajemy, powiedzmy, my tak 4:15, coś takiego, zanim się zbierzemy, dojedziemy chwilę, no i tam jesteśmy chwilę przypiąć przyczepę, coś tam jeszcze posprawdzać, no i poczekać chwilę na briefing i no i później już odprawa jest. O której cały ten dzień się kończy? Dzień się cały kończy, no jak jest popołudniowy jeszcze lot, to który tam, zależy jak, teraz, no przeważnie są krótsze, to o 19 jest zachód, no to tak mniej więcej. No już o 19 powinni być praktycznie jakoś na ziemi, więc no do 20 spakowani, można pojechać na tankowanie, zależy jak daleko wylądowali.
To jeszcze tylko jedno pytanie. Ile osób obsługuje taki balon? Bo tak, mamy pilota, mamy was na ziemi. Ile osób liczy taka ekipa, żebyśmy mieli mniej więcej wyobrażenia? No, powiedzmy, że im troszeczkę więcej, tym lepiej, bo zawsze jest więcej rąk, bo ludzie szybciej, sprawnie pójdzie zapakowanie, rozpakowanie, przygotowanie samego balonu, więc do startu. No to tak, teraz jedziemy w czwórkę, myślę, że okej, ale przydałoby się jakaś ekipa jeszcze dojść do kogoś, na przykład do pomiarów, coś takiego, więc powiedzmy, że cztery. Dzień jest bardzo długi, odprawy są o 5.30, my jako komisja sędziowska jesteśmy na lotnisku około godziny 4.00, zbieramy komunikaty meteorologiczne, przygotowujemy konkurencję, sprawdzamy przede wszystkim bezpieczeństwo, czy te warunki atmosferyczne, zwłaszcza dla juniorów, to jeszcze nie są ludzie, którzy mają tysiące godzin nalotu jak ja, to są ludzie, którzy mają dziesiątki godzin nalotu i te warunki muszą być dla nich na tyle dobre, żeby te zawody były dobrze wspominane również pod względem bezpieczeństwa. Odprawa jest o 5.30, tam piloci dowiadują się, na czym polega konkurencja, czy jest wspólne pole startu, cele wyznaczone przez komisję sędziowską, czy sobie sami cele wyznaczają, które wcześniej muszą zadeklarować, czy to są dowolne miejsca startu, tak jak to ma miejsce dzisiaj, i dolatują do celi, które są właśnie na ziemi w postaci krzyży wyłożone. Wracają do biura zawodów, oddają track logery, które zapisują czas, miejsce i wysokość, tak jak wcześniej wspomniałem, czekają na wyniki i o godzinie 16 spotykamy się na lotnisku po raz kolejny i powtarzamy zabawę z rana.